Laboratoria komputerowej technologii BJ wchodzi do Fuhrerbunkra przez przewody powietrzne, które dostarczają świeże powietrze do podziemnego kompleksu. Kratka wentylacyjna na najniższym piętrze pozwala BJ wejść do Fuehrer Bunkra. To jest pierwsze piętro sekcji laboratorium komputerowej technologii. W laboratoriach komputerowej technologii naziści pracują nad rozwojem krzymowych żetonów i innych podstawowych części do budowy komputerów. Komputery grają główną rolę w planach Hitlera. Systemy przyszłościowych broni potrzebują komputerów do kontrolowania ich. Podczas gdy postęp jest jednostajny, występują okresowe niepowodzenia. Częściowo są spowodowane tym, że Hitler nie uzyskał jeszcze wszystkich informacji i potrzebnych do skompletowania systemów komputerowych, a częściowo dlatego, że naziści skupili swoją energię na agresji i w przestrzeni intelektualnego zaawansowania.